Witajcie, witajcie. W pierwszym dniu wiosny, który trochę nam tutaj przypomina bardziej zimę niż wiosnę, ale i tak jest pięknie. Naprawdę jest przepiękne niebo z różnymi kolorami, z pięknymi chmurami i z tą przestrzenią, która tutaj jest na Siekierkach. Jestem bardzo ciekawa, jak poszedł Wam wczorajszy projekt, Wasze oddychanie, co się pojawiło, być może coś się pojawiło w ciele, być może coś się pojawiło w emocjach, jak to poczuliście. Oczywiście wracajcie do tego oddychania. Dobrze by było, żeby to było Waszą taką codzienną czynnością, którą wykonujecie sobie, czy to w ciągu dnia, kiedy czujecie, że gdzieś tam stres Was opanowuje, albo jakieś emocje. Albo róbcie to po prostu rano, albo wieczorem. Chciałabym, żebyśmy sobie dzisiaj zaczęli też od oddychania, tak żeby wrócić do siebie. Także jeżeli macie bezpieczną przestrzeń, w której możecie sobie usiąść, położyć się, to zapraszam, żeby to w tej chwili zrobić. To jest bardzo ważne, żeby znaleźć się w takim swoim bezpiecznym miejscu, gdzie nic Was nie rozprasza, gdzie wszystko jest takie, jakie chcielibyście, żeby było. Czasami to również może być przedział w pociągu, ale w którym po prostu Wy czujecie się bezpiecznie. Tak naprawdę nie ma to znaczenia. Głównie chodzi o nasze odczucia, o nasze oczekiwania, co chcielibyśmy, żeby się znalazło w tej bezpiecznej przestrzeni. Dobrze, jeżeli już znaleźliście taką przestrzeń, chciałabym, żebyście sobie usiedli lub położyli się. Możecie zamknąć oczy lub mieć otwarte. I weźmy teraz głęboki wdech do głębi siebie. I wydech. Oddychaj. Oddychaj swoją energią, swoją przestrzenią, swoim poczuciem bezpieczeństwa. Bądź ze sobą. Obserwuj, jak klatka piersiowa unosi się podczas wdechu, jak obniża się podczas wydechu. Zobacz, dokąd przenika powietrze. Czy kończy się w jakimś miejscu? Czy wypełnia całe ciało? Zobacz, czy jest spokojny? Oddychaj. Oddychaj sobą. To tylko Twoja własna energia. Bądź ze sobą. To jesteś ty. Niczego nie musisz się obawiać. Pięknie. Pięknie. Powoli otwórz oczy. Możesz poruszać głową, ramionami, nogami, to co Ci potrzeba w tej chwili. Pięknie. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami na temat iskry. Iskry życia. Czym ona jest dla każdego? Co nam daje? I tutaj przychodzi mi do głowy oczywiście film, który obejrzałam w zeszłym tygodniu z moim synem w kinie, jak jeszcze były kina otwarte. Był to film Co w duszy gra. Ja już o nim pisałam troszeczkę na Facebooku. Film, który absolutnie był dla mnie takim kluczowym tematem w tym, co się w tej chwili w ogóle dzieje z ludźmi na planecie. Ja jestem też fizjoterapeutką, w związku z czym też mam swoich pacjentów i rozmawiamy na różne tematy.
Temat, który się pojawia u wielu, wielu osób w tej chwili, to jest taki, po co ja właściwie jestem w tej chwili? Jest tak ciężko, jesteśmy w tym momencie pandemii, w tym momencie, kiedy tak naprawdę nie wiemy, co będzie dalej. I jest mi ciężko, mam różne emocje, różne obawy, dlaczego ja tutaj jestem. I jest to doskonały film, który, bym powiedziała, nawet bardziej dla dorosłych, który nam pokazuje, co jest tą iskrą. I tutaj jak zadacie sobie to pytanie, właściwie co mną kieruje, co sprawia, że chce mi się żyć. I tu oczywiście odpowiedzi mogą być różne, począwszy od tego, że żyję dla swoich dzieci, żeby im pomóc, żeby dać im rozwój, pomóc im w tym, żeby stały się dorosłe. Żyję dla moich rodziców, bo oni w tej chwili tego wymagają, bo kiedyś oni dali mi pomoc, byli moim wsparciem. W tej chwili ja chcę się im odwdzięczyć za to. Żyję po to, żeby pracować, bo praca sprawia mi ogromną przyjemność. Żyję dlatego, że mam wielką pasję, jestem malarzem i tworzę moje dzieła. Żyję dla sportu, bo sport daje mi tak naprawdę wielkiego kopa. Daje mi możliwość zmierzenia się ze sobą i z innymi. I tych odpowiedzi jest mnóstwo. I teraz sobie możecie zadać sami to pytanie. I możecie sobie je oczywiście gdzieś tam zapisać, albo po prostu je poczuć. I zobaczcie, czy to jest tak naprawdę prawdziwe. Czy to oznacza, że ja jestem tutaj w tej chwili po to, żeby być dla kogoś? A co ze mną? Gdzie jest dla mnie miejsce? Wiele osób też mówi, że nie ma czasu na siebie. Nie ma czasu na to, żeby wziąć kilka głębokich oddechów, żeby zadbać o siebie, żeby przez chwilkę w ciągu dnia być tylko i wyłącznie ze sobą. Nie z radiem, nie z muzyką, nie z czymkolwiek, tylko ze sobą. I wtedy mi przychodzi na myśl takie pytanie, to właściwie po co ty jesteś? Jeżeli nie jesteś w stanie kilku minut spędzić ze sobą, to właściwie jaka jest twoja podróż? Gdzie ona ma cię doprowadzić? To jest trudne pytanie. Wiem, bo tak też żyłam przez kilkanaście, kilkadziesiąt pewnie lat. Ale to jest pytanie, które warto sobie zadać. W tym filmie jest pięknie pokazane. Jest pokazany też ten stan flow, w którym jesteśmy, kiedy tworzymy, kiedy jesteśmy właśnie w naszym sporcie, kiedy jesteśmy podczas czytania książki, podczas jeżdżenia na motorze. W tym wszystkim, gdzie tak naprawdę zatracamy w pewien sposób siebie, jesteśmy w innych wymiarach. Na początku wydaje się głównemu bohaterowi, że to może być w ogóle jakby tą iskrą, tym celem życia, ale kiedy udaje mu się zagrać w zespole, w którym bardzo chciał zagrać i kiedy wychodzi poza siebie podczas grania i zadaje sobie pytanie, co następnego dnia, i się okazuje, że to samo. I czuje taką ogromną pustkę, bo myślał, że będzie coś więcej. I wtedy rozmawiając z jazzową saksofonistką, ona opowiada mu właściwie taką historię, że spotykają się dwie sardynki, jedna mała i jedna duża. Spotykają się w oceanie. I mała sardynka pyta się tej dużej, jak dotrzeć do oceanu? Na co duża sardynka mówi, no wiesz, jesteś w oceanie. A mała sardynka mówi, nie, to tylko woda. I zobaczcie tak naprawdę tutaj perspektywę tego, można powiedzieć nazywanie tego, czym coś jest dla nas, ale jak ona jest istotna.
I muzyk w pewnym momencie, zastanawiając się, co właśnie sprawia, że chce tutaj być, zaczyna czuć, że tym czymś może być po prostu doświadczenie. Ten wiatr we włosach, wiatr w naszych ubraniach, obserwacja, jak takie nasionko klonu zaczyna wibrować, smak. Nawet szturchnięcie w metrze, to wszystko jest doświadczeniem i to sprawia, że my chcemy żyć. To, że ja w tej chwili widzę śnieg, mogę go poczuć, jest mi zimno, to jest moim doświadczeniem. Zobaczcie, jakie to jest proste, a z drugiej strony jak trudne, bo my ciągle szukamy czegoś, ciągle szukamy celu. Pytanie, czy ten cel będzie do osiągnięcia, albo jeżeli będzie do osiągnięcia, czy nie będzie tylko takim króliczkiem, którego chcemy złapać, a który w momencie, kiedy już jest blisko nas, staje się mało atrakcyjny. Przyjrzyjmy się temu. Przepraszam, muszę tutaj zawołać swojego psa. Iskra! 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 Do mnie! Te cele zawsze są w naszym takim ludzkim życiu i spójrzcie, jak my je układamy. Będąc dzieckiem, układamy sobie jakieś takie cele, które są krótkie. Być może są to cele, które nam stawiają rodzice, tak? Chciałbym mieć piątkę na koniec roku, chciałbym dostać, chciałbym zrobić. Później te cele stają się coraz dalsze, coraz bardziej ogólne. Chcę się dostać na studia, chcę dostać dobrą pracę, chcę mieć dzieci albo nie chcę mieć dzieci, chcę podróżować, chcę pomóc swoim dzieciom, chcę pomóc swoim rodzicom, chcę, żeby moje dzieci miały dobrą pracę, żeby miały dobrego partnera. I ciągle jest coś, tak? I oczywiście gdzieś tam dochodzimy do pewnych momentów, kiedy mówimy, ok, jestem usatysfakcjonowana, usatysfakcjonowany. A to nie jest naszym życiem. To jest znowu tylko czymś. I tak naprawdę, zobaczcie, można się obudzić w wieku 90 lat na swoim łożu śmierci i tak naprawdę zastanowić się, po co żyłem? I jaka będzie moja odpowiedź? No tutaj właśnie wszystko zależy od Was, od nas. Co tak naprawdę jest z nami przez całe nasze życie? Czy jest to właśnie miłość i zgoda na siebie? Czy jest to moje własne doświadczenie? Czy jest to pozwolenie doświadczania innym? Chciałabym, żebyście dzisiaj odszukali swoją własną iskrę. Iskrę swojego życia. Nie cel. Bo celem, cóż, no celem tak naprawdę można powiedzieć, że jest na koniec jest nasza śmierć. Także chciałabym, żeby to było takie bardzo prawdziwe, bardzo wasze. Zobaczcie, czy znaleźliście tą swoją iskrę przez te lata, przez które przeszliście razem ze sobą. I niech to będzie dzisiejszym waszym projektem. Żegnam was. Bardzo mi było miło być z wami. Do zobaczenia.